Dzień dobry kochani, ja mam na imię Magda, witam Was w naszym zielonym domku, a dziś o roślinie, którą wszyscy bardzo dobrze znamy i myślę, że jest w wielu naszych domach. Jest to zamiokulka zamifolia, czyli po angielsku zizi plant. Dzisiaj nieco o historii tej rośliny i o tym, jak jej odmiana o ciemnych liściach, jak ten czarny kruk, trafił do naszych domów. Dzisiaj historia tej rośliny. Zanim opowiem Wam o odmianie o ciemnych liściach, chciałam Wam pokazać tą wersję podstawową, zieloną rośliny. To jest zamiokulka z zamifolia w tej takiej najbardziej podstawowej, zielonej wersji. Odmian właśnie tej rośliny w handlu dostępnych jest kilka, natomiast myślę, że taka bardzo ciekawa to jest ta właśnie o czarnych liściach o nazwie Raven. To jest wersja ta zielona, podstawowa. Myślę, że wiele z nas ją bardzo dobrze zna. Ma takie bardzo przyjemne, ciemnozielone liście. Liście są bardzo błyszczące, są skórzaste. Łodygi tej rośliny też są bardzo grube. A w ziemi, w środku, tutaj nie do końca będzie to widoczne, są takie bulwy, niczym takie ziemniaczki. Korzenie tej rośliny także są bardzo, bardzo grube. Wyglądają jak takie białe gąsienice. Zobaczymy. Nie przerasta. Musicie uwierzyć na słowo, pokazywałam na moim Instagramie i w innych filmach. Także cała ta roślina jest tak zbudowana, że ma mnóstwo tak jakby swoich sposobów wypracowanych na drodze ewolucji, aby magazynować wodę. Za to ją kochamy, za to, że jest bardzo mało obsługowa, bardzo łatwa w uprawie. Wystarczy ją raz na jakiś czas podlewać. Najważniejsze to jej nie przelać i na pewno nas zachwyci. Coś, co może niekoniecznie jest jej wadą, ale na pewno cechą tej rośliny jest to, że nie rośnie zbyt szybko. Natomiast jeżeli nas już uraczy przyrostem, to tak jak to widać w tym miejscu, tutaj jest taka jaśniejsza gałązka, to właśnie wyrasta cała gałązka, na której dostajemy, można powiedzieć, od razu w jednym rzucie pakiet liści, więc nie jest to taki mechanizm, że dostajemy pojedyncze liście, tylko właśnie całą gałązkę pełną liści. Liście są jasne, jak to zwykle w roślinie bywa, nieco jaśniejsze, natomiast mamy tutaj tak jakby ciemną zieleń i minimalnie jaśniejszy odcień. To jest ta wersja podstawowa, ale od niej chciałam zacząć, żeby porozmawiać o wyjątkowej roślinie, roślinie, która określana była jako kolekcjonerska, o roślinie właśnie o czarnych liściach. Zresztą tych czarnych roślin jest stosunkowo niewiele dostępnych w sprzedaży i ta rzeczywiście jest mocno ciemna. Rzeczywiście ta nazwa gdzieś przywodząca na myśl właśnie ten czarny kolor, no nie jest specjalnie taka na wyrost, tylko rzeczywiście ta ciemna odmiana różni się tą odcienią zieleni, jest rzeczywiście bardzo, bardzo ciemna. I jak to się stało, że mamy taką ciekawą, inną odmianę tej pięknej rośliny? Tutaj już przed Wami właśnie kuzyn tamtej podstawowej odmiany o ciemnych liściach. Jest to odmiana rzeczywiście przepiękna. Jak ta podstawowa wersja zielona jest wspaniała, to myślę, że ta potrafi jeszcze mocniej zachwycić. Ja jeszcze zrobię dla Was takie przybliżenie. Te liście rzeczywiście są dużo bardziej ciemne. Nowe przyrosty są jasnozielone, one z czasem właśnie zielenieją do takiej standardowej zieleni. No i tutaj mamy też kilka takich nowych łodyżek, które wychodzą, także pomimo tego, że jest zima, to roślina zachwyciła mnie kilkoma nowymi pędami, które właśnie wypuściła. Tak. I tak jak podstawową roślinę właśnie zamiokulkasa często mamy w naszych domach już, myślę, od lat może 90. czy początku 2000. To te nowe odmiany są dostępne dopiero niedawno stosunkowo. Kilka słów o tej ciemnolistnej odmianie. Ciemnolistna odmiana została odkryta naprawdę niedawno, bo w 2006 roku. Także możecie sobie policzyć, że to naprawdę wydarzyło się stosunkowo niedawno. Została ona odkryta w szkółce roślin w Korei Południowej w Seulu. Odkrył ją pan, którego nazwiska nie będę się siliła przeczytać, więc zostawię je tutaj dla Was w opisie. Niestety koreańskie nazwiska to nie jest jakaś moja mocna strona. I co ten pan odkrył na swojej plantacji, w swojej szkółce roślin? Odkrył, że jedna z jego roślin, właśnie tych podstawowych zielonych zamiokulkasów, które pokazałam Wam na początku filmu,
wypuściła jeden pojedynczy taki ciemny pęd. Była to spontaniczna mutacja, dlatego właśnie ta odmiana została odkryta, a nie stworzona, bo nowe odmiany powstają właśnie na dwa sposoby. Albo tworzone są w sposób intencjonalny przez ludzi hybrydy roślin, albo właśnie następuje jakaś samorzutna mutacja genetyczna w roślinie i tak miało miejsce w przypadku tego ciemnolistnego zamiokulkasa. Po prostu samorzutnie roślina wytworzyła jeden pęd, który wyglądał inaczej od pozostałych. Można powiedzieć taka ciemna, czarna owca w stadzie, ale nie czarna owca, tylko tak naprawdę biały kruk, czarny kruk, nasz Raven. I co następnie się wydarzyło? Tak jakby od tego odkrycia tej pojedynczej gałązki w Korei, o ciemnych liściach, do tego, że dziś możemy kupić tą roślinę w wielu sklepach i wiele osób już ma je w domach. Zamiokulkasa można rozmnażać na kilka sposobów, w tym między innymi można go rozmnażać nawet z pojedynczego liścia. Jeżeli oderwiemy taki pojedynczy listek i ukorzenimy go w wodzie czy w podłożu, to on po jakimś czasie wypuści takie małe, najpierw cienkie, dosyć korzonki, potem następnie te korzenie zaczną nam rosnąć i wytworzy się na końcu taka mała, okrąglutka bulwka. Ja dla ciekawości kiedyś z moim zwykłym zamiokulkasem spróbowałam to zrobić. No tak jak powiedziałam, niestety zamiokulkas nie jest rośliną, która rośnie szybko i szybko się też dosyć nie korzeni. Natomiast podjęli tą próbę, wykorzystali tą gałązkę, która się pojawiła, rozmnożyli te liście. Na pewno musiało to trwać długo i ich niecierpliwość musiała zżerać, czy to się uda, czy rośliny, które zostaną następnie tak jakby wyprodukowane z tej rozsady, czy one powtórzą po prostu te cechy, które nastąpiły w tej mutacji. I tak jak Wam już pokazałam, nowe pędy na tej odmianie są po prostu zielone, więc jeżeli oni przeczekali te kilka miesięcy i rośliny im się ukorzeniły, wytworzyły te bulwy, a następnie wytworzyły nowe pędy, no to te pędy wyszły po prostu, tak kochani, zielone. Więc myślę, że pierwsza myśl tam w tej szkółce w Korei musiała być taka, że no jednak ta roślina nie powtórzyła tych cech rośliny tej matecznej, z tymi ciemnymi liśćmi, co pobrali sezonki. No i że niestety po prostu no nie uda się z tą nową odmianą. Ale ta roślina właśnie zaczyna od takich soczystych, jasnych, lemonkowych listków. Natomiast to właśnie widać na mojej roślinie bardzo dobrze. Czyli najpierw są bardzo jasne, ale potem stopniowo robią się ciemniej zielone, a potem właśnie przybierają tą taką bardzo ciemną, czarną barwę. Także to po prostu potrzeba czasu. Także musieli się na pewno mocno stresować tym, czy coś z tego ich eksperymentu wyjdzie. Natomiast wyszło. Udało się z tej jednej pojedynczej gałązki, która zmutowała w Korei, udało się wytworzyć nową odmianę, która została nazwana Dovon. To jest jakieś koreańskie imię, które na pewno się czyta inaczej niż ja dla Was przeczytałam. Natomiast to jest nazwa tej odmiany, można powiedzieć taka botaniczna, natomiast handlowo znana jest jako Raven, jest to znak towarowy zastrzeżony do oznaczenia właśnie tej rośliny, czyli zamiokulkasa, odmianę Dovon, no w celach po prostu rynkowych, marketingowych. To jest to, o czym opowiadałam, że nazwy botaniczne to jest jakby jedna kategoria, natomiast druga rzecz jest taka, że rośliny są po prostu produktami, które są sprzedawane i które też sprzedawcy chcą jak najlepiej móc gdzieś tam marketingowo wykorzystać ten potencjał, więc ze względu na te czarne liście zostało to nazwane Raven, czyli kruk. Kruki są, jak wiemy, czarne, także to miało właśnie wskazywać na tą barwę liści. Natomiast nawet moment od znalezienia tej odmiany w 2006 roku do wprowadzenia jej do komercyjnej sprzedaży był dość długi. Generalnie ta droga do wprowadzenia nowych odmian roślin jest zazwyczaj dosyć długotrwała i pracochłonna. Także pomimo tego, że roślina została odkryta w 2006 roku, to do komercyjnej sprzedaży trafiła dopiero w roku 2018. Także sporo lat musiało minąć, zanim pierwsze osoby mogły kupić tą roślinę. Jednocześnie jest to roślina licencjonowana, jest to roślina, która jest opatentowana. Właśnie szkółka, która miała to szczęście, że ta jedna gałązka zmutowała,
ma obecnie specjalne, wyłączne prawa do namnażania tej odmiany. Te prawa oczywiście może przekazywać dalej na rzecz innych przedsiębiorców, na rzecz innych szkółek, natomiast związane jest to z uiszczeniem stosownej opłaty licencyjnej, dlatego te czasem ciekawsze odmiany są po prostu droższe z tego właśnie tytułu, że do wszystkich tych standardowych kosztów produkcji rośliny dochodzi nam jakby kolejna wynikająca właśnie z tego, że jest to odmiana licencjonowana. Tak jest w przypadku odmiany Dovon, znanej właśnie nam szerzej jako pod tym znakiem handlowym Raven. Wśród zamiokulkasów jest spora lista tych licencjonowanych odmian, m.in. Zenzi, m.in. za mikro Dark. Także to są te odmiany właśnie, które często jak widzimy, to one właśnie mają nieco wyższą cenę niż ten standardowy zamiokulkas i ta różnica w cenie właśnie wynika z tego, że są to odmiany właśnie licencjonowane. Także jeżeli czasem zastanawiacie się, dlaczego bardzo podobne rośliny mają różną cenę, to jedną z możliwych opcji jest to, że właśnie jedna z nich jest licencjonowana, a druga nie. Wszystkie takie elementy wpływają na tą ostateczną cenę, którą my potem płacimy w sklepie. Z drugiej strony dostępność takich roślin też jest mniejsza, bo nie każde ogrodnictwo może zajmować się namnażaniem właśnie tej konkretnej odmiany. Mniejsza tak jakby ilość podmiotów, które produkują te rośliny, też wpływa potem ostatecznie na ceny. Jeżeli chodzi o rynek Stanów Zjednoczonych, to jest wyłączną umowę posiada Costa Farms, natomiast w Europie jest to jedna ze szkółek duńskich. Ona także jest właścicielem znaku towarowego Raven. I tutaj jedna rzecz, której nie udało mi się do końca ustalić, ponieważ ja tą moją ciemnolistną odmianę kupiłam jako supernowa. Czy ta supernowa to jest jakaś inna mutacja? Czy to też jest ta odmiana właśnie pochodząca z tej mutacji z Korei, ta Dovon, tylko właśnie pod inną nazwą handlową jako supernowa? Trudno mi powiedzieć, naprawdę odnalezienie w internecie tych informacji nie należy do najłatwiejszych. Natomiast jeżeli dowiem się coś więcej, to na pewno nagram na ten temat dla Was kolejny z filmów. Jeżeli chodzi o to, czy nadal odmiana Raven jest odmianą kolekcjonerską, no to pytanie jest zdecydowanie otwarte, tak jak mówiłam. To wszystko zależy od tego, co uznajemy za roślinę kolekcjonerską, a co nie. Natomiast w Europie ta szkółka, która zajmuje się właśnie rozmnażaniem między innymi właśnie tego zamiokulkasa, ale też generalnie zamiokulkasów, to jej obszar, jakby to powiedzieć, na którym uprawiają rośliny, to jest 9 hektarów. Żebyście mieli jakieś wyobrażenie, jak duże przedsiębiorstwa to są, jak duża jest skala uprawy tych roślin, to sama uprawa tych zamiokulkasów, znalazłam informację, zajmuje 9 hektarów. Także, no, tak jak kiedyś w jednym z filmów o trendach roślinnych i o inwestowaniu w rośliny, mówiłam, to co generalnie są w stanie zrobić pojedyncze osoby, które zajmują się rozmnażaniem roślin, jest naprawdę niczym w porównaniu z tym wysokoskalowym, takim produkcyjnym rozmnażaniem roślin, bo tutaj, tak jak mówię, mówimy o hektarach upraw poszczególnych odmian, a nie jakimś pocięciu 5 czy 10 węzłów i rozmnożeniem ich. Dlatego właśnie te rośliny, które wychodzą z tych dużych ogrodnictw, na pewno nie należą do rzadkich i kolekcjonerskich, bo tak jak mówię, są uprawiane naprawdę na ogromną skalę i pytanie tylko, w jakich partiach są one wypuszczane na rynek. Natomiast jeżeli duże ogrodnictwa zajmują się rozmnażaniem rośliny, to ten wolumen idzie w tysiącach i dzięki temu każdy z nas może cieszyć się potem tymi roślinami w domu i kupić je w stosunkowo korzystnych cenach. I tak oto historia rośliny, która zaczęła się od jednej pojedynczej gałązki gdzieś na drugim końcu świata, 8000 km stąd, w Korei Południowej, w okolicach Seulu. I tak oto ta roślina trafiła potem do bardzo, bardzo wielu domów. Myślę, że wielu z Was mają u siebie. Napiszcie w komentarzu, czy macie zamiokulkasa, czy macie właśnie tego ciemnolistnego zamiokulkasa,
Czy słyszeliście może tą historię wcześniej? Ja Wam, kochani, bardzo dziś już serdecznie dziękuję. Dziękuję, że zaglądacie do naszego zielonego domku. Mam nadzieję, że ten czas spędziliście miło, przyjemnie, że dowiedzieliście się jakieś ciekawostki, może o roślinie właśnie, która stoi gdzieś na Waszej półce, na Waszym parapecie. Jeżeli lubicie rośliny, lubicie filmy o tematyce roślinnej, zapraszam Was serdecznie do tego, by ponownie odwiedzić nasz zielony domek. Pamiętaj, że możesz zasubskrybować ten kanał, możesz kliknąć ikonkę dzwoneczka, wtedy na pewno nie przegapisz żadnego z kolejnych nowych filmów. A ja dzisiaj serdecznie Wam dziękuję za poświęcony czas. Życzę Wam wszystkiego zielonego i do zobaczenia wkrótce, kochani. Pa, pa!